Słuchajcie, dzisiaj wygląda totalnie nie ogarnia. Krzyś usypia małego, więc będę mówiła trochę ciszej, żeby gdzieś tam ich nie obudzić. Przychodzę tu was z takimi rzeczami, ponieważ bardzo często pytacie mnie chociażby o te pieluchy. Non-stop dostaję pytania. Skąd są? O, więc to one są w takim trójpaku i są z Sinseja i kosztują 3 dychy. Druga rzecz, o którą bardzo często pytacie, to o łańcuch do łóżeczka. Ja kupiłam drugi, ponieważ jeden jest spoko do dostawki. Natomiast w przypadku, wiecie, całego łóżeczka, a potrzebujemy już Mikiemu łóżeczko złożyć na normalną wersję, jest po prostu za mały, bo on ma dość spore łóżeczko i on kosztuje 6 dych i wygląda tak, i on jest przefajny, przemirusi. I mieliśmy taką sytuację, że raz nie miałam tego łańcucha i Miki po prostu uderzył główką o barierkę, o te szczebelki, ponieważ tak się kręci aktualnie, no biega po całym łóżeczku, dlatego musimy już dostawkę zmienić na całe łóżeczko. U nas się sprawdza. Jeżeli nie dajecie czegoś takiego, no to nie, ale ja odpowiadam tym osobom, które mnie o to pytały. W ogóle dostałam taki zarzut, że nie odpisuję wam na komentarze. Ja bardzo wiele rzeczy poruszam na Instagramie. I tam wam dodaję linki niejednokrotnie i tak dalej. Kolejny raz się tutaj przejawia ten temat, że na przykład jak coś linkuje pod filmem, to ktoś ma problem, że linkuje. Jeżeli nie linkuje, to znowu druga grupa, wiecie, tam jest obrażona na mnie. A to, że nie odpisuję każdej osobie na komentarz, no wybaczcie mi, naprawdę staram się odpisywać jak tylko mam czas. Widzę nawet do łazienki, to odpisuję cały czas na komentarze. Jak usypiam młodego i mi zaśnie, to odpiszę na komentarze, ale sorry, wybaczcie mi, że wolę spędzić ten czas taki, gdy Miki jest obudzony, to wolę spędzić czas z nim i z nim się pobawić, niż siedzieć, żeby widział mamę cały czas z telefonem. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli Miki śpi, to nagrywam filmy, to montuję te filmy. Oprócz tego mam szereg obowiązków dobowych, więc to nie jest tak, że ja po prostu siedzę i pierdzę w stołek, więc naprawdę czasami brak mi czasu na wszystko i tam się dwie dziewczyny ostatnio okropnie zbulwersowały. Najśmieszniejsze jest to, że obie mają małe dzieci, bo poprzednie komentarze, które pisały, to jedna brała udział w konkursie, a potem mi zjechała w kolejnym komentarzu. W ogóle szczyt bezczelności jak dla mnie, ale okej. A druga pisała, że tam coś odnośnie swojej córeczki 6-miesięcznej, no nie? A do mnie ma problem, że nie odpisuję i w ogóle olewam sprawę. No nie olewam sprawy, bo naprawdę czytam wszystkie komentarze, przeglądam te komentarze, ale wiecie, nie zawsze jestem w stanie odpisać, a jak ktoś na przykład zadaje głupie pytania, no to też na nie nie dostanie odpowiedzi, no bo nie chce mi się czasami wchodzić w niektóre rozmowy, naprawdę czasami lepiej przemilczeć, z doświadczenia już wiem, niż się w to wszystko władowywać, już właśnie się władowywałam, bo o tym mówię, a na przykład jeżeli dodaję na przykład film, na przykład film z aspiratorem, który pojawił się ostatnio na kanale, no to tam powiedziałam wszystko. Dlaczego nam się nie sprawdza opcja katarku? No bo mamy odkurzacz, który wykrywa, że jest zatkany, się wyłącza i mówię to, wyłącza. I mówię to na filmie i mówię, dlaczego tego używamy i mówię, jak to się sprawdza, że używamy tego codziennie. Zresztą na Instagramie też wam to pokazywałam. A ktoś mi zadaje pytanie, nie pytanie, ale przeprosisz katarek i coś tam i drze się po mnie, no nie? Jezus Maria, ludzie, zrozumcie niektórzy, podkreślam to, że każdemu coś innego się sprawdza. Każdy lubi coś innego. Jeden lubi pizzę, a drugi woli wziąć zjeść golonkę, aktualnie mamy w piekarniku, no nie? A ktoś jej nie będzie, nie cierpi jej, no nie? I co? I to jest normalne. Są różni ludzie, są różne dzieci, są różne mamy. Ja nie rozumiem, dlaczego niektórzy tego nie są w stanie pojąć. Nie wiem, dlaczego tak też matki wyrzucają sobie takie rzeczy. Wiecie, że tak cisną sobie nawzajem, bo nie wiem po co. Po co sobie nakładać jeszcze stresu? Ale właśnie chciałam poruszyć głównie ten temat z komentarzami. Jeżeli piszecie do mnie na Instagramie, tam odpisuję na wszystkie wiadomości. No mam tam trochę tego w innych, więc jeżeli po prostu ktoś nadpisze jakąś wiadomość, to potem mam ją i po prostu wyświetla mi się w górze, bo tam są niektóre zaległe wiadomości już dłuższy czas. Więc jeżeli ktoś pisze drugi raz, to ja już ją wtedy odczytuję, bo ja mam ją na samej górze. I staram się.
się, naprawdę się staram być z Wami w kontakcie, nie zostawiam Was bez odpowiedzi, jeżeli coś jest niejasne, co, nie wiem, podkreślam za każdym razem i dodatkowo, jeżeli popełnię jakiś błąd, to się do niego przyznaję. I ostatnio na przykład była taka sytuacja z odkurzaczem, że po prostu ze zmęczenia nałożyły mi się kadry, nagrywałam drugą część, ponieważ znowu była jakaś gównoburza. Ja nie wiem, co się teraz dzieje w tych internetach, że ludzie są tacy roszczeniowi, tacy, wiecie, naprawdę od początku ja nie potrafię kłamać za każdym razem i to podkreślam i mój mąż mi świadkiem, i moja rodzina mi świadkiem, moi znajomi mi świadkami. Zresztą ja tego nie uskuteczniam, bo nie widzę w tym sensu i wiem, że nie potrafię, nie? Więc po co w to cisnąć? Po co w to brnąć? Wojna o masło po prostu była. Więc jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda wojna o masło, to zapraszam na kanał Enjoyment i tam wszystko się dowiecie przy okazji testu z odkurzaczem mopującym. I dograłam, sorry, no przeprosiłam, no mój błąd, wiecie, coś tam pominęłam, chciałam przedobrzyć, jak to się mówi, zawsze jak chcesz lepiej, jeszcze lepiej, to wychodzi Ci po prostu to bokiem i wychodzi tylko i wyłącznie gorzej. I w tym momencie tutaj, od tego właściwie powinnam zacząć cały ten mój wywód, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które są wyrozumiałe, które, wiecie, piszą dużo pozytywnych komentarzy, bo to jest bardzo, bardzo, no to 90, widzę po statystykach, 99% osób pisze pozytywnie, a i tak Cię przyjdzie ten 1% i Cię po prostu tak pod... I tak Ci jest przykro, bo naprawdę, wiecie, ja wróciłam do pracy od razu właściwie, po tygodniu od urodzenia. Ja nie mam czegoś takiego, w mojej pracy nie ma czegoś takiego jak wolne, gdzie niektórzy po prostu myślą, że to nie jest praca. Ja zawsze mówię, żeby spróbowali. Żeby każda osoba, która uważa, że to jest praca, że to w ogóle nie trzeba na to poświęcać czasu i że to jest w ogóle zabawa, bo tak, bo nagrać film to merytorycznie było przetestować dany sprzęt przez miesiąc, czy tam niejednokrotnie dwa miesiące, żeby dać Wam jakąś recenzję, naprawdę jest sporo roboty, a sam montaż, ogarnięcie całego programu do montowania, licencje na muzykę i tysiąc innych rzeczy, to jest 3/4 roboty, tak szczerze mówiąc. I naprawdę spędziłam kupę czasu, żeby się tego wszystkiego nauczyć sama i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest takie łatwe. I zawsze mówię, że jeżeli ktoś uważa inaczej, a są tacy ludzie, to zawsze może spróbować. To nie jest zabronione, nie? Bierzesz kamerę, kupujesz, bo to też trzeba kupić. Sprzęt nie dostał nikt za darmo. I zaczynasz robić swoje po prostu i tyle. Ja robię to i zawsze robiłam, bo to lubię, bo się w tym dobrze czuję i sprawia mi to wielką, wielką radość. Zarówno filmy z testami różnych rzeczy, które Wam tutaj dodajemy, dostajemy jakiś tam sprzęt do testów, kupujemy czasami, nie, czasami, bardzo często kupujemy sprzęt do testów, używamy tego, potem Wam pokazujemy, jak to wygląda, bo uważam, że najlepszy zakup to świadomy zakup, gdzie wiemy, jakie ten produkt ma wady i zalety. I my zawsze o tym mówimy, że pokazujemy, że jaki produkt ma zarówno wady i zalety. Jeżeli, nie wiem, odcierało meble, to pokazujemy. Jeżeli gdzieś się tam zahacza, to pokazujemy. Takie rzeczy też zgłaszamy producentowi. Więc ja nie wiem, skąd się wzięła taka akcja, że wiecie, że polecamy wszystko. Tu nie chodzi o polecanie wszystkiego. Tu chodzi o pokazanie, jak dany produkt działa, żebyście wiedzieli, co kupujecie. A nie kupowali kota w worku, no nie? To po pierwsze. A po drugie chciałabym jeszcze, sorry, taka będzie pogadanka z mojej strony. Mam nadzieję, że wysłuchają przede wszystkim ci, którzy gdzieś tam mają jakiś problem do niektórych rzeczy. Ale bardzo też dziękuję tym, którzy tutaj są ze mną i chcą posłuchać tego, co mam do powiedzenia. Druga rzecz, którą chcę poruszyć, to kwestie tematyki na kanale. Ponieważ dostałam tam jakąś wiadomość, że ktoś tam się czerpia, że są treści, że są testy robotów, że treści i o dziecku, że o dziecku i o dziecku. Po pierwsze, widocznie ktoś, kto tak pisze, nie obserwuje mnie, nie ma dzwoneczka i nie widzi wszystkich filmów. Dodatkowo nie jest, nie wiem, może jest tu, może nie jest tu, no nie mam pojęcia. Ale sądzę, że część osób też tutaj się pojawia. Ja też udostępniam takie filmy na Instagramie, więc wiecie, o co chodzi. Jak przejrzycie sobie filmy, które dodaję, to są tam i opowieści dziwnej treści, i recenzje, i testy, i wiecie, i recenzje, i testy sprzętów domowych, i rzeczy dla dziecka, i ma być sprawdź to, i są oczekiwania kontra rzeczywistość, i jest życie po mojemu, pół żartem, pół serio. I naprawdę te rzeczy są dodawane, staram się, żeby było porówno, żeby nic nie przeważało, no nie? No ale jeżeli ktoś mnie nie obserwuje i nie ogląda mnie w sposób ciągły, nie ma zaznaczonego dzwoneczka, no to nie wiem, YouTube mu może podpowiada tylko część materiałów. Pech chce, że akurat podpowiada mu te recenzje i testy, a nie na przykład oczekiwania kontra rzeczywistość. A z drugiej strony, jak na przykład nagrywam sprawdź to, no nie? Bo ktoś tam mówi, o, nagrałabyś sprawdź to i nagrałabyś sprawdź to i
Tak, będę nagrywała Sprawdź To, ta playlista cały czas jest i cały czas będzie, bo ją bardzo lubię, natomiast Sprawdź To jest bardzo wymagające też ode mnie i muszę mieć na to czas i muszę mieć, wiecie, energię i muszę być wyspana i potem muszę to obrobić w taki charakterystyczny sposób i do tego też muszę mieć dzień po prostu, bo nie potrafię nagrywać, gdy na przykład, nie wiem, jestem niewyspana, bo mieliśmy na przykład ciężką noc i wiecie, to... Tak jak mówię, ja nie potrafię udawać i aktorka że ze mnie jest żadna. Jestem jaka jestem i po prostu wtedy nagrywam, jak mam na to taką flow po prostu. Że jeżeli dodam już na przykład Sprawdź To, to przychodzi jakaś osoba czy tam kilka osób i mówią: o, czy ty nie jesteś za stara przypadkiem na takie wydurnianie się? O, czy ty, że to, że głupa z siebie robisz i tak dalej, i tak dalej. No i wiecie, zawsze ktoś jest niezadowolony. No pech chce, że ja się jeszcze kurde, tym przejmuję. Staram się nie przejmować, staram się to olewać, wiecie, tak się cały czas mówi, ale jednak gdzieś tam to człowieka no boli, no szczera tutaj będę z wami, po prostu jest człowiekowi przykro, bo jakby nie było ten czas, to jest moja praca, moje hobby, ale ten czas też poświęcam i daję go jakby wam, no nie? I to jest takie przykre, jeżeli na przykład urobię się nad jakimś testem, szczególnie sprzętu i wiem, że ten test jest świetnie nagrany i merytorycznie i postarałam się, żebyście wszystko tam mieli zawarte i testowałam ten odkurzacz, jeździł miesiąc, ja to spisywałam, wszystko siedziałam i zamiast, nie wiem, pooglądać sobie Netflixa, to ja patrzyłam, jak odkurzacz jeździ, czy on dobrze sprząta, czy on mi mebli nie obija. W różnych sytuacjach go testowałam i tak dalej, i tak dalej. A potem ktoś napisze mi taki komentarz, że po prostu nic, tylko spaść z krzesła, wyjść z siebie, stanąć obok, po prostu wsrać się w majtki i tyle z tego wszystkiego, bo aż ręce człowiekowi opadają. Więc miło mi jest bardzo i dziękuję tym wszystkim osobom, które doceniają moją pracę w każdym materiale, bo to jest dla mnie też bardzo ważne. To jest super, że ktoś przychodzi, pisze i mówi, że może nie do końca jest na etapie zakupu odkurzacza, ale zostawi mi tego kciuka w górę, zostawi ten komentarz, bo widzi, ile pracy w to włożyłam. I to mnie niesamowicie rusza i chyba po prostu będę się skupiała tylko i wyłącznie na takich osobach i tylko i wyłącznie takimi osobami chciałabym się też, wiecie, otaczać. Bo ja rozumiem, że ktoś może, no nie wiem, nie być na zakupie, nie interesować go dana treść, jak na przykład nie ma dzieci, a ja dodaję test aspiratora do nosa, ale jest tutaj mnóstwo mam, które na przykład taki test uważają za niesamowicie przydatny dla siebie i super. I ja staram się tymi treściami trafić do szerokiego grona ludzi, żeby każdy znalazł coś dla siebie, bo jednak życie składa się z różnych odnóg i tak, mam dziecko, mamy dziecko i te treści o dziecku będą się pojawiać. Tak samo jak pojawiły się psy, to pojawiają się treści o dziecku. Jak przeprowadziliśmy się do domu i robiliśmy remont, to były tematy remontowe. I wiecie, Mikołaj mały jest raz i raz mogę przetestować te wszystkie rzeczy, bo ten czas tak leci, że ja już do tego nie wrócę i potem już nie będę w stanie jakby podzielić się swoją opinią na jakiś temat, a uważam to za ważne, istotne i potrzebne. Sorry, ale tak uważam, bo uważam, że robię to dobrze i nigdy was nie naciągam na nic, absolutnie. Nie macie pojęcia nawet z ilu współprac. My też rezygnujemy, bo za każdym razem każda firma, która z nami współpracuje, wie, że my pokażemy, jak jest naprawdę. Po prostu. Lokowanie lokowaniem, jakieś tam wynagrodzeniem za ten test, to jest co innego, bo to jest po prostu nasza praca. Natomiast test zawsze ma być rzetelny i prawdziwy i my to mamy mówione, każda firma o tym wie, współpracująca z nami. Oprócz tego niejednokrotnie robimy tak, że coś testujemy, a potem dajemy znać, czy ewentualnie chcielibyśmy to pokazać, czy to się nam sprawdza, czy nie. Także tutaj starałam się rozwiać takie rąbka tajemnicy YouTube'a. Nie wiem, czy każdy tak działa. Pewnie każdy ma trochę inną filozofię, etykę pracy i tak dalej, ale u nas po prostu tak to wygląda. Za innych nie odpowiadam, odpowiadam za nas, bo chciałabym, aby niektóre komentarze gdzieś tam zostały wyjaśnione. O, tym osobom, które bardzo by chciały takie wyjaśnienie, to wydaje mi się, że właśnie to zrobiłam. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłam tutaj i wysłuchaliście mnie do końca. Za tych, co wysłuchali, bardzo dziękuję. Przepraszam za ten taki mało ekspresyjny ton, ale tak jak mówiłam, na górze mi zasnęli i nie chcę ich przypadkiem obudzić jakąś zbyteczną, zbyt wysoką ekspresją. Dobra, idę tutaj robić. Tutaj zamówiłam się czapki dla Mikołaja. Pokazywałam wam je na Instagramie, jak ktoś obserwuje, to wie, ale zamówiłam też, patrzcie, jaką bluzę. To jest Sinsay wszystko, bo nie wiem, czy mówiłam. Chyba mówiłam na samym początku. Sinsay, ale dobrze, muszę ją położyć tutaj.
Tak. Mamy bluzę z Fredsów w kolorze drzwi u Moniki, a z tyłu mamy coś takiego. Kosztowała tutaj 6 dych, ale ja ją kupiłam za 4,49 zł, a teraz widziałam, nie wiem czy jeszcze jest ta promocja, ale była promocja minus 20%, więc jeżeli ktoś jest fanem, bądź ja nie wiem, czy ja już jestem fanem, czy fanatykiem, to informuję, że takie coś jest. Myślałam, zastanawiam się, jak to będzie wyglądać, czy nie będę odsyłać, ale po prostu urzekła mnie. Kolor, wiecie, taki jest dziwny, no ale taki jak drzwi, więc jakbym pojechała tam kiedyś, to się idealnie wpasuje w te drzwi. Nie wiem, chciałam kiedyś zobaczyć. Chciałam jechać? W ogóle to jest moje marzenie, jak wielu ludzi jechać do Ameryki, zwiedzić to, ale hajsu trzeba mieć jak lodu. Jak kiedyś nas zbieram, żeby wiecie, jechać tam i faktycznie pozwiedzać te różne rzeczy. Iść tam, tu, nie wiem, wypożyczyć samochód, pojeździć, coś tam. Jeszcze muszę się języka nauczyć, tak wiecie, perfekto, bo ja taka jestem, że kurde się stresuję. Potem jak jechaliśmy gdzieś za granicę, ja się zawsze tak stresuję, a potem wpadam w ten rytm i gadam, nie? I nawet ostatnio jak byliśmy za granicą, to nawet po niemiecku gadałam. W gimnazjum miałam niemiecki, w technikum miałam niemiecki, no nie? I miałam wrażenie, że nic z tego niemieckiego nie wiem, a jednak takie podstawowe rzeczy jak się dogadać i przywitać i coś tam wypełnić, to byłam w stanie. Szok. Powiem wam, że z człowiekiem dzieją się różne dziwne rzeczy, gdy jest w takiej sytuacji może nie stresowej, no stresowej też, ale podbramkowej, że musisz, po prostu przyparty do ściany, no musisz gadać i tyle. No to już przestaje mieć znaczenie, czy ktoś źle odbierze twój akcent, czy nie. Po prostu robisz swoje i się udaje. No i jestem w szoku, ale cały czas mam takie przeświadczenie, że mój angielski nie jest na takim poziomie, jakim bym bardzo chciała, żeby był. Takim bardzo, co wiecie, komunikatywnym, że to, co teraz do was mówię, wiem, że mogłabym równie dobrze powiedzieć po angielsku. Mam nadzieję, że kiedyś dotrę do takiego momentu. Jezus, jakie to by było piękne. Boże, zazdroszczę ludziom, którzy coś takiego mają. Może jak Mikołaj będzie starszy i wszyscy pójdziemy na jakieś lekcje angielskiego, wszyscy razem, nie? I będziemy sobie po angielsku gadać w domu i będzie super i się wszyscy nauczymy i wszyscy będziemy śmigać w tej Ameryce i opowiadać opowieści dziwnej treści, nie? Nie wiem, tego sobie życzę. Wam też życzę, jeżeli macie takie marzenia, to żebyście spełniali swoje marzenia. Mam nadzieję, że kiedyś do tego dotrę. Dalej obowiązują wizy w Ameryce? Nie wiem, mnie stamtąd wykopią pewnie, na pewno, na 100%. A może nie, a może się spodobam, może będą chcieli, żebym została. Ale bre, te głupoty. Dobra, idę zobaczyć jak tam golonka i czy chłopaki śpią.